Jesteśmy pod sądem rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie dzisiaj pani Magda odbywała się sprawa dotycząca jej 14-letniego syna. Pani Magdo, co dzisiaj wydarzyło się na sali sądowej? No, w dniu dzisiejszym na sali sądowej byli przesłuchiwani świadkowie, którzy jednoznacznie wszyscy potwierdzają, że dziecko tęskni za mną, za rodziną. Się zakończyła 26 września. To była sprawa w trybie konwencji haskiej. Tak jest. Pani Magdo, jeszcze mamy taką też informację, że udało dzisiaj pani się nawiązać pod szkołą kontakt z dzieckiem, tak, tak, którego przez długi czas pani nie widziała i nie miała jakiegokolwiek nawet telefonicznego kontaktu. Jak wyglądało to spotkanie? Widziałam się dzisiaj z synem. Przytuliliśmy się razem. Jakub tęskni bardzo za mną. Rozmawiałam z dzieckiem. Jakie jego nastawienie w stosunku do pani? Tak, jest takie, jak widać, że jest trochę nastawiony, że jest, powiedziałabym, prawdę mówiąc, zniszczony psychicznie. Czyli ślady manipulacji ze strony tak, ojca tak. są bardzo tak, widoczne w tej tak, sytuacji. Tak. To dziecko nie powinno zostać w Polsce, to już ta sprawa nawet nie powinna się dalej ciągnąć. Dlatego, że to dziecko jest zniszczone i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt tego nie widzi, a dziecko cierpi. Tak jest, zgadza się. Pani Magdo, a na kiedy jest przewidziany kolejny termin jakiegokolwiek tutaj posiedzenia w sądzie? Posiedzenia w sądzie 2 lipca i potem już na koniec 27 lipca też. Pani Magdo, a czy ojciec dziecka dzisiaj był obecny na sali sądowej? Nie, nie pojawił się dzisiaj na sprawie sądowej. Myślę, że boi się o swój wizerunek. Tak, że zostanie on przez nas upubliczniony, tak? Bo tak. Gdzieś pani mecenas była na sali sądowej. To jest, co ludzie powiedzą. Tutaj jest ta różnica, dlatego różnimy się jako rodzice. U ojca się liczy to, co jest z zewnątrz. U mnie się biorę pod uwagę to, co jest od środka, w człowieku, a nie to, co jest na zewnątrz. Tak, i zamierza pani walczyć do końca tutaj? Oczywiście tak. Nawet jeżeli będzie taka decyzja, że dziecko ma zostać przy ojcu, będę musiała kolejne wnioski do sądu o to, aby dziecko nie miało możliwości, po prostu, żeby nie mogło mieszkać dalej z ojcem. Dlatego, że ojciec bardzo źle wpływa na dziecko i to nie idzie w ogóle z dobrem dziecka i na jego rozwój też emocjonalny, na przyszłość jego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.